podróż do Turcji właśnie się zaczęła, jest 6:39 i wyruszyłem w długą podróż do Krakowa. Mam 4 przesiadki i 2 godziny zapasu, mam nadzieję, także powinno być wszystko w porządku. Jestem ciekawy, dawno nie jeździłem po Polsce, mam nadzieję, że zobaczę coś fajnego, bo widzę, że trasa ciągnie się przez góry, także cieszę się na to. Także Turcja, Antalya. Wydaje mi się, że to może być troszeczkę mieszany język w serii właśnie o Antalii, dlatego że jestem tutaj z osobą, która mówi po angielsku, więc nie chciałbym, żeby się czuł niekomfortowo, nie rozumiejąc, co mówię do kamery, więc mam nadzieję, że mówicie po angielsku, a jak nie, no to trudno, będziecie omijać te momenty z językiem angielskim. Przede wszystkim tutaj skupię się na tym, żeby pooglądać miasto. Jest bardzo fajna pogoda. Dzisiaj ma być około 28 stopni. Jest april, kwiecień, więc no fajna odmiana po Polsce. Planuję spotkać się z Polką, która tutaj mieszka ponad 10 lat i opowie mi właśnie o życiu w Turcji oczami Polaka, Polki. Na razie ja tutaj jestem dopiero jedną noc, więc na razie wszystko mi się podoba. Pesto sosu makarna. Latte sosu. Oranges. So yesterday we visited a very nice restaurant and I don't remember what we ate. Kebab. It was kebab, but it was lamb. It was lamb. Lamb kebab. Yeah. So we ate the lamb and we got very good salads. Like the tomatoes was very tasty and with onion. So it was like a lot of onion in the last night. And today I ordered Americano with milk and I got. By accident, I'm guessing the iced coffee without milk, and I ordered also the cheesecake, and it's wondering how it's the taste, but I didn't get any fork or knife or so. I don't know. It's going to be interesting, but that's what is interesting, that it's everywhere it's plastic, which in EU it's. Illegal or it's like just the straws, right? Yeah. Yeah, but the cups are also paper. Okay. Just the lock, it's plastic. So straw and cups are made by paper and a lock it's plastic. So and here it's like that. So cheesecake is very similar to this what we're getting in Poland. Maybe not very similar, but still it's similar. It's white and it's really tasty. It's no much sugar. And the caramel in the top, it's not so strong, not so sweet, so it's really tasty. No i też będzie troszeczkę zwiedzania, na pewno będę zwiedzał miasto, no i też wybieram się na kilka wycieczek fakultatywnych. Jestem tutaj z własnej ręki, że tak powiem, z ramienia własnej ręki, bez żadnego biura turystycznego, więc wszystko organizuję sobie sam. No i też jest kwestia tego, czy pozwolą mi kamerować w niektórych miejscach, bo tak samo wybieram się do sauny tureckiej, nie wiem, czy pozwolą mi tam kamerować.
czy w ogóle będę chciał się tam obnażać przed wami, więc zobaczymy, jak to będzie. To, co będę mógł kamerować i jeśli będę czuł się komfortowo, to na pewno zobaczycie to w materiale na moim kanale. Także mam nadzieję, że się czegoś dowiecie, albo przynajmniej zobaczycie, jak to miasto wygląda. Są tanie bilety z Polski, także może jest to fajna destynacja do na wakacje po prostu. Także zobaczmy, jak to wszystko tutaj wygląda. Ale odbija żajówa, wow. Muszę to zmienić.